Cześć kochani, zapraszamy Was do oglądania i subskrybowania naszego kanału dotyczącego życia i hodowli Cane Corso. Jesteśmy gdzie? W naszej pięknej hucie szkła kryształowego. Nie każdy ma, słuchajcie, możliwość tutaj bycia i zobaczycia tych cudów. Patrzcie, jakie piękne rzeczy, troszkę Wam pokażemy. Zobaczcie, jakie piękne. Cudowne. Jezu, zobaczcie, kochani, jakie piękne kolory świąteczne. Cudo. Zobaczcie. One wyglądają jak plastikowe, a to jest szkło. Nie? To takie śliczne. Ale to powiem Ci, że tej kolekcji nie widziałam. Patrz, niebieskie. Cuda. Jakie Ci się podobają? Patrz, jakie na wodę ładne też, nie? Przepiękne są, zobacz. To na taką wodę sodową taką, nie? Musimy przyjść na zakupy. A w ogóle zając u mnie był? Się zastanawiam, tak? Czy był u mnie zając? A u mnie był? No, co myślę teraz, czy był u mnie zając? Nie no, ale zobacz, jak to ma, nie? Także taka karoweczka w ogóle. A tutaj po takie kwiaty. Zobacz, jaki kwiatuszek. Patrzcie, jakie ładne. Także słuchajcie, odwiedzając Inverto Corso, koniecznie musicie odwiedzić Hutę Julię. Hutę Julię jest czy na sobotę, niedzielę do godziny 17. Naprawdę warto. A pokażę Wam jeszcze takie klasyki, które tutaj są. Nie? To są klasyki. Grawery, które zawsze były. Myśliwi. Godło polskie. To są rzeczy... Są przepiękne. Zobacz. Także dla panu. Zobacz, takie ładne, jesienne, z godłem. Nie? Musimy w ogóle jakiś kufel chyba kupić. A tutaj znaki zostały. Zobaczcie. Piękne. Także to są takie klasyki, nie? Nasze Julii, co? Takie ładne. Na prezent, jeżeli ktoś gra polo, nie? To jest polo? Golf. Golf, Jezu. Polo jest na koniu. Sorry. Śliczne. A tutaj patrz, jakie ładne z whiskiem, nie? Taki komplet. Zobacz, takie whisky. Przepiękne. A to są kropatwy, patrz. Buteczka z kropatwą. Rząd pewnie, a nie kropatwa. Mi się. Ja nie wiem, jak to wygląda. A skąd ty wiesz? A tu co? Kaczka czuła będzie. A tu co jest? Ty, orzeł. Myślałem, tak? Że sroka. Dobra, idziemy na kawę, tak? Jeszcze może zajdziemy do białego sklepu. Ale ładne rzeczy. Te są fajne takie też, zobacz, na jesień. Tego też nie widziałam. Też jakaś kolekcja. Nowa. No ale tutaj, zobacz, no przepiękne, nie? Także musicie koniecznie odwiedzić hutę. Idziemy na kawkę, nie? I co zamówiłeś? Taki sprzęt, że to jakiś projekt na to. Tu macie pokazane, jak wygląda obróbka. O, mój kolega Karol był. Fajna obróbka, nie? Jak powstają kryształy. Pff.
Dobra, więcej nie pokazujemy, niech przyjadą i niech sami zobaczą. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. I know that you worry. Idziemy do białego sklepu. Do białego. Idziemy do białego sklepu. Idziemy do białego sklepu. Sklep fabryczny biały. I Sławek dmuchi. Teraz Sławek będzie dmuchał. Dmuchaj! Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. To chciałam kupić. To mi przypomina Five Avenue. Budynki na Five Avenue w Nowym Jorku. Dają? To. Kiedyś tam będziemy. No, a tobie? A zobacz, Sławomirowi to się podobało. Czyli mnie bardziej ciągnie do skośnych. A ja mówię, wiesz co, to mi akurat Chiny przypomina, to nie. Ale zobaczcie, te piękne Five Avenue. No jakieś tak, takie perfumy miałam. Nie, jak ten Bayer prawie. Patrząc się po wysokości, najwyższe. To akurat dla nas. No. To tam jeszcze tak, że chyba je weźmy. No to dobra. Może sobie zrobimy prezent na zające? Tak. No to będzie prezent. Okej. Okay. I co? Słuchajcie, no to mamy zajączka. Pokażę wam, co kupiliśmy w naszej hucie Julia. Tradycyjnie zawsze coś muszę kupić, jak nie na jedne święta, to na drugie. A że jest zajączek i była okazja, to zaraz pokażę, muszę wziąć coś do przetagowania. Też z Julii. To jest też z Julii. Wazon z Julii, Sławuś, tak? U nas ogólnie nasza rodzima huta, znana na całym świecie. Kurczę. Dobra. Oto mój zajączek. Ta-dam! Zobaczcie, jaki piękny. Świecznik. Wygrał Empire State Building, czyli styl nowojorski, świeczniki w formie wieżowców. To znaczy, ja to tak widzę, tak? Ale każdy widzi, co chce. Zobaczcie, jakie piękne. No powiedzcie, że nie są cudowne. O, czekaj, odwrotnie coś tu postawiłam. O, teraz jest pięknie. Widzicie? Powiedzcie, że nieładne. Na duże świeczki i na małe świeczki, ale klasiunia, podoba mi się bardzo. Ładne? Fajne, nie? Dobra, no i co jeszcze? Chciałam kupić szklanki, bo nam się regularnie tłuką. I zawsze dokupujemy tradycyjny wzór ananasa. Ananasa. Myślę, że kaktus, ale my ananasa. Jednakże ja troszkę mamy tego tutaj, nie? W mamy. W naszym zbiorze. Jeszcze mamy dużo na u babci Krysi, no ale to już wiesz, nie sztuką jest się zagrać i trzymać wszystkiego pełno. My, słuchajcie, tego używamy. U nas to przede wszystkim, jak to mówią kiedyś, u mojej babci, mojego dziadka, tak, kryształy stoją i są ozdobą. My z kryształów po prostu korzystamy. My, to nie są nasze, jak to się mówi, eksponaty, które tylko stoją, tylko my po prostu użytkujemy. Inne czasy, trochę się czasy zmieniły. U mojej babci nie można było dotknąć. Uważaj, bo stłuczesz.
Natomiast my tłuczemy. Nam się notorycznie tłuką, dlatego kupujemy wzory, które są bardzo popularne i które zawsze są w produkcji. Się powtarzają. Się powtarzają, bo jak się wytłuką, no to mamy kolejny. Jednakże chciałam kupić takie szklaneczki. Słuchajcie, była tylko jedna. Jedna, którą znaleźli gdzieś na magazynie, się zaplątała. No i była jedna, no i wzięłam ją na wodę. Nie? Tak, bo ma fajny kształt, jest fajna tej cieniutka. No i to jest wzór ananasa, jak widzicie. Bardzo to jest popularny. Tak zwany ananas. Bardzo popularny wzór. My z reguły wszystko mamy. Tutaj, poczekaj, pokażę. Mamy i to ananas, i to ananas. Też ananas, widzicie? Mhm. Kielonek. Też ananas. Co mamy tu jeszcze? Takie kieliszeczki, to jest też ananas. Mhm. To są wszystko właśnie... To są wszystko ananasy. Jeszcze takie fajne szampanówki były czerwone, nie? No, to już ale następnym razem. Następny, to już bardziej to kolejnie będzie na następny zakup. No i co jeszcze? Jako że nasza pani weterynarz ma urodziny, to również kupiliśmy jej drobiazg. Kupiliśmy jej drobiazg. I co to jest? Dobra, poczekajcie, to muszę teraz odłożyć. To sobie położymy tu koło naszej zajęczej rodziny. To jesteśmy my. Widzicie? Cała rodzinka. Mama Sylwia, córcia Iga i tato Sławomir. Ojej, nas słuchają. No. No i teraz co? Tu jest dla naszej pani weterynarz. Bardzo ładne te tulipany, nie? Tulipany śliczne. Śliczne. Dla naszej pani weterynarz. Jak już będzie oglądała tego vloga, to mam nadzieję, że zobaczcie. Też w takim stylu. Jeden większy, już nie chcę tego drugiego wypakowywać. Jeden jest ciut większy, drugi jest mniejszy i też zobaczcie, jakie tak ładne. No to generalnie bardzo fajnie wygląda, jak takie są góra. Bardzo. Jedna wyżej, druga niżej. Tak, nie, to ma to swój urok. Fajnie tak właśnie wygląda. Nie, no tak, i to jest klasyka, słuchajcie, to jest zawsze modne, szkło jest zawsze eleganckie, do każdej stylizacji, także przyjeżdżajcie do nas, do Inverto i odwiedzajcie tą hutę, którą macie kilometr od naszego domu. No, taki update. O Jezu, zaraz mi nożyczki polecą. No i co, jeszcze święconka nasza i chlebuś, nie? No tak. Chlebuś z kościółka. Dobra. To tyle i co, Sławomir, musimy jeszcze szybko jakiś spacer chyba zaliczyć, nie? No chyba tak. No chyba tak. No tak. Pierwsza konwersja. Tu przygotowywaliśmy się do live'a na naszym fanpage'u na Inverto Corso. No i oczywiście patrzcie na minę Sławomira. Minkę miał nietęgą, no ale musiał pozować. I jeżeli postoi paluszki z majonezem, nasza ulubiona przekąska, no i rozmowy na poziomie z przyjacielem. To był jeden ze składników tego napoju do przejścia do King Size'u, wiesz? No. Będzie trzeba zrobić. No i troszeczkę naszych świątecznych, wielkanocnych stylizacji. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. I know that you worry. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need.
I know that you worry. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it, please. You can't take all the time that you need. I know that you worry. Stay with it. You don't need to water it down. No one else has the same story. Stay with it, please. Stay with it. Cześć kochani, wielkanocne zajączki wesołego Alleluja wam życzymy. My właśnie się dopiero wyrobiliśmy, jest godzina 12 i lecimy do mojej teściowej, czyli do Sławka, mamy na już w zasadzie taki wielkanocny obiadek, na jakąś kiełbaskę troszkę pobiesiadować. Także wam też życzymy jeszcze fajnego, wspaniałego dnia, udanego biesiadowania. No i co? Zobaczcie, jaką mam fajną stylówę. W cekinach, a na dole dres i but sportowy. Must have. Obie hodowcy. Wystarczy ta marynarka. Reszta po hodowlanemu. Także, ale jak to ja mówię, musi być dobry Adidas i dobry dres. Porządny, żeby nie było odświętne. No, także do później, kochani. Bawcie się jeszcze dobrze. Pa, pa. Wesołego Alleluja! No, 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 no. Poczekaj, bo to jest Christmasa. A, tak, tak. Gdzie lecimy? Lecimy, już powiedziałam, gdzie lecimy wcześniej, do babci wieści. Jesteśmy się dopiero obrodzili, obrobiliśmy się. Zobaczcie, jaką słowo mi ma stylówę. Wrzeczkę w jajcoki, ale również, żeby nie było, spoko luz. Dresik i Adidas, elegancko. Czyli tak jak u mnie. Ja sobie muszę jeszcze chyba cytrynówki walnąć. Co by nie było, wiecie, jak się jedzie do teściowej, nie? Jak się jedzie do teściowej, to trzeba gulnąć. Żartuję. Oczywiście od naszej psiej rodziny pod te święta. Ale ja sączę. Sławuś! Przyjedziemy, to gulniemy jeszcze, nie? Jaką ty masz ładną skórę. Zobaczcie, jak ja mam eleganckiego męża. Zobaczcie po prostu. Pokaż się, kuźma. Jaki jesteś wystylizowany. Ja w cekinach, jakbym na Sylwestra szła. Dobra, do później. Jedziemy, jedziemy. Pogoda się ładna robi, co? Tak jest. O ile się nie spierdzieli, to tam patrz na przed siebie. Takie oszukujące przed sobą delikwenta. FZI, zachodnio, to ZFZI to będzie zachodniopomorskie. Zielona Góra może. O, jak mi tu dzisiaj gardło powolewa. Tego gadania wczoraj. Tak. A co tak, ty tyle, czy ja wcale tak dużo nie nagadałam? No nie, no. Za to ty się nie nagadałeś. Ja no. Zamilkłem. Ty możesz teraz nadrobić. Zaczynamy, nie? U nas śniadanie jest o 14 albo o 12. My jesteśmy inni, my nie lubimy się podporządkowywać. Lubimy żyć po swojemu i staramy się szanować czyjś czas. Oczywiście, ale zawsze informujemy. Ale na nas nie czekajcie, tak. Bo my będziemy o tej, o tej, o tej. Nam to ciężko bardzo przychodzi. Tak. No po prostu albo ktoś to akceptuje, albo nie. Każdy wie, że Andrzejewscy to zawsze na ostatnią chwilę, ale no my o tym informujemy. To nie jest tak, że mówimy, że przyjedziemy o 9, a przyjedziemy o 14. Tak, my lubimy zrobić wejście. Wejście, jak inni robią wyjście, tak. Na przykład. No słuchajcie,
jest, musimy się do jedzenia i śniadania o godzinie 9, gdzie o tej porze to myślimy tylko o kawie. No my nie jemy, my mamy post przerywany, 12 godzin pauzy między posiłkami. No jeżeli funkcjonuje się do drugiej w nocy, czasami do pierwszej nad ranem, no nie ma opcji, żeby rano jeszcze wstać i coś jeść. To nie dla nas, to my nie z tym. Absolutnie. Dobra, do później. Domach z betonu, nie ma wolnej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz akty nierządne. Dzień dobry. Dobry. Wesołego aleluja, szczęśliwy nam nastał dzień. Wesołego aleluja, szczęśliwy nam nastał dzień. Przynieś. Pięknie przynieś. Poniedziałek, lany. Lany. Drugi dzień świąt. My jedziemy na obiadek i na urodzinki do Moni. Moni. Powiem wam, że tak jadę i patrzę, gdzie te czasy, jak wszyscy latali z wiadrami i się polewali. Kurczę. To se ne wrati. New York. O. Nie robisz zdjęcia. No. Ładny torcik. Taka nasza pani Dorotka nam robi te torty. Ona przepiękne. Nie, to się robi piękne, to się robi pyszne te torty. Bo większość z tych tortów jest pięknych, ale jest kompletnie niejadalnych, nie? Ja powiem ci, że dla mnie tort, jeżeli jest w smaku fajny, bo nieraz to masz tak jak taki zmarczany, coś weźmiesz te musy, te margaryny, takie... Słabuj z maluchami szaleje. Kto to dzieci? Cześć! Только, 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 только